Witajcie, kiedyś zastanawiałem się, jak wytłumaczyć zależności pomiędzy CO2 i nawożeniem. Słuchałem mądrych ludzi, którzy naprawdę wiedzieli o co chodzi, ale ich przekaz wielokrotnie był bardzo techniczny. Prawdziwy, ale niezrozumiały dla tak prymitywnych umysłów jak mój. Pomyślałem sobie, że to w końcu mały problem. Jeśli wszyscy rozumieją, a tylko ja mam problem, to wysłucham sobie dwa razy, albo dwa razy przeczytam i w końcu ta najprawdziwsza prawda do mnie dojdzie. Ale okazało się, że chyba nie tylko ja mam ten problem. I nie wiem, czy ludzie nie rozumieją tego, co czytają, czy słuchają, czy robią na złość sobie samym, czy bezmyślnie idą za jakimś trendem, nie ogarniając go w całości, a widząc tylko jego zarysy. A może po prostu nie rozumieją zależności zachodzących w ich zbiornikach, bo tłumaczenie ich jest zbyt skomplikowane. Może po prostu potrzebny im jest prostszy język, wręcz pismo obrazkowe, żeby to do nich dotarło. I nie ma się co śmiać, bo pismo obrazkowe nas otacza i informuje w sposób prymitywny, acz skuteczny. No wyobraźmy sobie znak ograniczenia prędkości do 50 km na godzinę. Każdy kierujący go rozumie i zauważa. Przynajmniej zauważa. Czy się stosuje? To już inna sprawa. Ale wyobraźmy sobie, że zamiast tej 50 w czerwonym kółku będzie napis A teraz ciulu jeden zwolni, bo zaczyna się miejscowość Nowe Rumunki. Zwolni do prędkości, która została zatwierdzona w kodeksie ruchu drogowego, a jak nie wiesz do ilu, to jak ty zdałeś egzamin szerokości. No, niby wszystko się zgadza. Sama prawda. Ale odbiór inny. I o ten odbiór mi właśnie chodzi. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ja nie nawożę roślin i nie podaję CO2? Pewnie się zastanawialiście. Jedni pewnie podeszli do tego sceptycznie, po cichu twierdząc, że jednak stosuję, tylko o tym nie mówię. No, i jest oczywiście taka opcja, no bo kto to sprawdzi? Tylko dlaczego miałbym to robić, a mówić co innego? Przecież robione na ten wzór akwaria nie miałyby szansy na długie życie i miałbym to jakoś promować? Ja nie widzę takiego celu. Ale może ktoś widzi. Inni pewnie powiedzą, że jestem za biedny na takie rzeczy i dlatego tego nie robię. W tym już jest trochę prawdy, bo specjalnie mnie na to stać, ale się z tym nie kryję. Ale to, że kogoś nie stać na trabanta, nie powinno powodować zakazywania posiadania komuś leksusa. I ja nie odmawiam nikomu prawa do posiadania i stosowania dwutlenku i sztucznych nawozów. Ale ja tego nie robię, bo... bo nie muszę. Natomiast wyjaśnienie tego w prosty sposób, kiedy trzeba, a kiedy nie, jest w sumie dość skomplikowane. Zerknijcie proszę na zdjęcie. Ta roślina, chyba kryptokoryna, będzie przedstawiać wszystkie rośliny znajdujące się w zbiorniku. I nieważne, czy jest jedna, czy jest ich 100. Proporcjonalne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe jest takie samo. Czyli nieważne, czy jest jeden gościu, czy 100. Jeśli jeden potrzebuje jeden chleb na dzień, to 100 będzie potrzebowało 100 chlebów. Ale to zawsze będzie jeden bochen na łeb. Przy okazji proszę nie wrzucać całych bochenków łabędziom, bo one po ich zjedzeniu toną. A teraz będę mówił w sposób prosty, nieskomplikowany i nie będę się wdawał w szczegóły dla zaawansowanych. Ok, każda roślina potrzebuje do życia pewnych substancji, inaczej padnie. Symbolicznie przedstawia to rysunek. Butle to dwutlenek węgla, a zielona paczka to nawóz. Nie sugerujcie się paczką, mogłem tu użyć zdjęcia rybiej kupy, ale nie wiem, czy nie będziecie tego oglądać w czasie kolacji. Również symbolicznie wyceniłem zapotrzebowanie dzienne roślin na 5 porcji dwutlenku i 5 porcji nawozu, i tyle potrzebuje roślina do poprawnego wzrostu. Możemy jej teraz dodać albo odjąć dwutlenku i nawozu. Uwaga! Jeśli to zrobimy w proporcjonalny sposób, czyli odejmiemy na przykład dwie butle i dwie paczki nawozu. To roślina nadal będzie rosła. Będzie, ale nie będzie to poprawny wzrost. Będzie wyglądała gorzej, będzie miała słabsze przyrosty dzienne i skłaniała się będzie w kierunku zagłodzenia. To jest właśnie odpowiedź na setki pytań: dlaczego nie rosną mi rośliny? Oczywiście nie jedyna odpowiedź, ale jedna z najważniejszych. A co jeśli dodamy jej dwie butle i dwie paczki nawozu? Roślina dostaje więcej niż potrzebuje, więc przyspiesza przemianę materii, a to powoduje szybszy i bujniejszy wzrost. Po co się to robi? Żeby akwarystyczna próżność została zaspokojona. Jak chcę szybko, szybko, szybko? No to jest szybko. Ustaliliśmy jedno. Czy roślina dostaje za mało, wystarczająco czy za dużo? I tak rośnie, jeśli tylko proporcje w ilości dwutlenku węgla i nawozu są zachowane. Ilość pięciu porcji CO2 i 5 porcji nawozu odnosi się do dobrze zbilansowanego zbiornika, w którym ilość ryb jest odpowiednio dobrana do ilości roślin i odwrotnie. Zbiornik taki przy odpowiednim podłożu i świetle jest samonapędzający się, ponieważ w przyrodzie nic nie ginie, ilość dwutlenku węgla i nawozów jest cały czas zbliżona do ideału pięciu butli na pięć paczek nawozu. Już od dłuższego czasu panuje moda na podawanie dwutlenku węgla z butli, bimbrowni i innych wynalazków, jak i lanie oraz sypanie nawozów sztucznych do akwarium. Okej, okay, rozumiem, nie potępiam, choć sam nie stosuję. Chociaż nie stosuję, dostaję całą tonę pytania o nawozy i stosowanie dwutlenku. To trochę tak, jak kontrolera biletów zapytać o paradygmat ontologiczny, licząc na to, że po robocie zajmuje się hobbystycznie filozofią. Przy niektórych pytaniach mam wrażenie, że pytający, nie chcąc nikogo obrazić, mają wiedzę z... wziętą. Zupełnie nie wiem, skąd się zaczyna pasmo akwarystycznych plotek, niedomówień, setnych powtórzeń, bzdur i tak dalej. Mam czasem wrażenie, że czytam pytania i eksperckie odpowiedzi w Bravo Girl. Wszędzie, dosłownie wszędzie odnośnie akwarium jest napisane, że podstawą sukcesu jest równowaga biologiczno-chemiczna. I to jest, cytując mojego guru, oczywista oczywistość. Nie wiem. Albo tego nikt nie czyta, albo nie rozumie słowa równowaga. Więc wytłumaczę, równowaga jest wtedy, jak na szali wagi po obu stronach położy się identyczny ciężar. Czyli 5 butli dwutlenku węgla po jednej stronie i 5 paczek nawozu po drugiej stronie. Skąd Wam się bierze pomysł, że można położyć coś po jednej stronie i nie kłaść nic po drugiej? Czyli skąd pomysł instalowania butli z dwutlenkiem bez równoczesnego podawania nawozów? I skąd pomysł podawania nawozów bez zrównoważenia ich dwutlenkiem węgla z butli? To znaczy ja wiem skąd. To się nazywa Urban Legend. Rośliny mi nie rosną. A masz co odba? Nie? To zainstaluj, będą rosły. Rośliny nie rosną? Kupiłem nawóz firmy Guano, zobaczysz skutek, nawet żywir ci je. Ja w takich momentach mam ochotę wykopać z ogródka schowanego tramka na oliwić, załadować i siać seriami jak rasowy Ahmed. Silence! I you! Dobrze, spokojnie. Policz do 11,5. Hiperwentylacja. Ok, wróćmy więc do rysunku, który wykonałem własnoręcznie z pożyczonych w celach edukacyjnych fotek. Cóż się stanie, jak do teoretycznie stabilnego zbiornika dodamy sobie dwie kolejne dawki CO2? Czyli podniedzeni tym, że inni mają, kupimy sobie butle. Rośliny zjedzą 5 porcji nawozu, zużywając do tego 5 porcji CO2. Tu się nic nie zmienia. Ale zostają dwie porcje dwutlenku. Czy roślina jest go w stanie przyswoić? Nie, a przynajmniej w minimalnym stopniu. Co roślinie mówi taki dwutlenek? Żyj szybciej, w wpierniczaj, wpierniczaj i jeszcze raz wpierniczaj. Ale co? Roślina nic nie dostała. Co było do zjedzenia? Zjadła. Teraz roślina przypomina długodystansowca, który biegnie już ostatkiem sił. Trener krzyczy: Za! Biegnij, szanowny kolego, biegnij. Ale nie daje mu małyszowej bułki z bananem. Pozostały dwutlenek węgla częściowo rozpuszcza się w wodzie, częściowo ulatnia. W następnej dobie znów dwie butelki dodatkowo, i w następne i tak dalej. Wynik, głodne rośliny zaczynają padać, bo nie starcza im budulca. No i ryby. Proszę pana, ta rybka zdechła. Nie, nie chłopcze, ona tylko tak na dnie odpoczywa. A teraz odwróćmy sytuację. Do stabilnego zbiornika dodajmy nawóz. Bo miał fajne opakowanie, bo ktoś nam powiedział, że jest ekstra, bo pan w sklepie nam go wepchnął, bo jeden listek nam się zarzucił i na pewno brakuje potasu, fosforu, azotu, rutenu, palladu radu i znanego aktynowca nobla skrót NO w tablicy Mendelejewa. Nieważne dlaczego. Dodajemy, rośliny zużywają tak jak poprzednio 5 porcji CO2 i 5 porcji nawozu, zostają dwie porcje żarcia. Co robi roślina? Nic. Najadła się i nie jest głodna. Nie ma dodatkowego CO2, które by ją poganiało do jedzenia, więc nic nie robi. Nawóz nie wyparowuje, pozostaje w zbiorniku. Kto z niego korzysta? Ech, no jak to kto? Te małe, zielone stworki, których tak nie lubimy glony. Chciałeś to masz, na własne życzenie? Zaprosiłeś je do współpracy w wystroju akwarium? To pojawiły się gremialnie. Musicie zrozumieć jedno, to jest bardzo proste przedstawienie zależności pomiędzy ilością dwutlenku węgla i nawozów w akwarium. W ogóle nie wziąłem tu pod uwagę oświetlenia ani kwestii podłoża, ale jakie by światło nie było i jakie by nie było podłoże, proporcje muszą być zawsze zachowane, aby zbiornik cieszył oko, a nie kusił do awaryjnego zbicia szybki. Wiem, że po takim wyjaśnieniu tematu znów pojawi się setka pytań w stylu ile rybek potrzeba na utrzymanie siedmiu roślinek Myślę, że odpowiedź, jak ich będzie za dużo, to będą padać, a jak za mało, to rośliny umrą z głodu. Was nie usatysfakcjonuje. No, ale to jedyna odpowiedź, jakiej mogę udzielić. Nie ma przelicznika jeden do jednego, jedna roślina na jedną rybę. Przelicznik ilości ryb na litr wody też jest zwodniczy, ale proponuję się z nim zapoznać i przynajmniej na początku stosować dość rygorystycznie. Na początku lepiej przesadzić z ilością roślin niż ilością zwierząt w akwarium. Czy te rysunki tyczą się wszystkich zbiorników? Tak, wszystkich zbiorników, w których występują rośliny. Te proporcje są uniwersalne i muszą być zachowane. Nawet jeśli chcemy prowadzić taki zbiornik bez ryb, krewetek i innych stworzeń, do których oglądania nie potrzeba mikroskopu, wtedy automatycznie musimy sztucznie podać to, czego nie produkują ryby, czyli nawóz i dwutlenek. Tą zależność opisała pani Diana Wollstadt, pokazując akwarium, lotek, w którym nie nawozi się niczym, nie podaje CO2 i nawet nie filtruje ani nie podmienia wody. Wywołała tym niezły szok u niektórych hobbystów. Ja w sumie nie wiem czemu, ale może tak jest, że jak ktoś nie przeczyta, to się nie domyśli. A to właśnie zachowanie równowagi, o której mówiłem, w tak zwanej czystej formie. Jak to mawiał Witkacy. Panie, czysta forma? To taka forma, jakby to panu powiedzieć, taka forma, no, która jest Cysta 350 się należy. Podłoże z ziemi i ryby produkują tyle pożywienia, że spokojnie starcza roślinom na przeżycie i rozwój. Ryby i rośliny produkują wystarczającą ilość CO2, aby napędzać zjadanie składników pokarmowych. Światła jest tyle, żeby nie powodowało wzrostu zapotrzebowania na żarełko. Niczego nie ubywa, bo ziemia pracuje non-stop i jednocześnie oddaje, jak i przyjmuje wszelkie pierwiastki. Ewentualne niedobory są regulowane poprzez dolewanie wody, bo parowania nie da się uniknąć. Filtr do niczego nie jest potrzebny, bo bakterie nitryfikacyjne pracują w podłożu. Tak, nie trzeba biobali, ceramiki i innych wynalazków. Rośliny wystarczająco nadleniają wodę, nic nie musi się mieszać i falować. No kuźwa cud! Żaden cud, żaden krzew gorejący, czysta nauka, czysta zależność. 5 butelek CO2 na 5 worków nawozu. W 1960 roku francuski botanik David Latimer, a może Latimer, założył swój ogród w wielgachnej butli do destylacji wina. W 1972 roku podlał go po raz ostatni i szczelnie zamknął. W środku rośnie trzykrotka i ogród istnieje do dzisiaj. Jedyna zewnętrzna ingerencja to światło słoneczne, które napędza fotosyntezę. No i jak to możliwe? Kurcze! Bez butli i bez nawozu firmy guano? Kolejny cud? Nie, to nadal ta sama zależność. I nauka. Tak jak akwarium, to zamknięty ekosystem, tak samo nasza planeta, choć ciut większa od akwarium, jest zamkniętym ekosystemem, w którym cały czas jest tyle samopierwiastków. Więc żaden z nich się nie kończy, tylko dzięki naszej ingerencji przechodzi w związki, z których nie potrafimy go jeszcze pozyskać. Chyba zostanę kaznodzieją. Raczej kaznodzieją niż świętym, bo już chyba mam troszeczkę za dużo grzechów. Choć, jakby tak przeanalizować, żywoty niektórych świętych mężów i żonów.